Czekamy. Ja się robię tak czasami. Ale jak ty samemu tam, to też inaczej, nie wiem, dziwnie tak. Po pierwsze duch tam samemu, nie? Tak. Nie, wiele ludzi się patrzy. Ale ja się wyłączałem do ciszy, wiesz? I czasami w ogóle cokolwiek telewizor mi przeszkadza najbardziej z reklamami, no ale to pomijam ten fakt. Nie, telewizora nie, telewizora też. To znaczy, jeszcze czasami tam usiąść, obejrzeć coś, to spoko, ale reklamy to jest... W ogóle reklamy to jest tak, to jest pranie mózgu człowiekowi. Nawet nie chcesz słuchać, a słuchasz. No. Takie podprogowe informacje, wiesz. To bardzo łatwo, jak dzieci, wiesz. Specjalnie jest zrobione tak, że to człowieka aż ma przyciągać. To jest to samo co jak w sklepach. Zawsze na wysokości oczu w sklepach są najdroższe rzeczy. Zawsze tam, gdzie sięga ten wzrok akurat, nie? Tak mniej więcej. To na tych półkach zazwyczaj są najdroższe produkty. Taki koleś po Londynie chodzi, ma kika, zawsze ją tak chodzi, nie? Łazi z tym kikiem i mówi. Teraz pokażę wam dzielnicę na przykład, gdzie biali nie mają wejścia normalnie, więc strefa no go, wchodzimy i co słyszymy? A tam polska muzyka. Skoro się idą z polską muzyką. Właśnie tam. Mnie rozwala ten koleś co chodzi i krzyczy do ludzi. Ten co chodzi tak i straszy tych ludzi. Na przykład idzie sobie z tym kikiem, podchodzi do kogoś i tam krzyczy. No nie. Bez sensu, nie? Takie te... Ale tam ta cytadela grudziądzka. No? Ale ta cytadela grudziądzka to jest coś naprawdę, naprawdę mega. Bo to ta trasa ekstremalna, bo normalnie normalna trasa to jest dostępna dla wszystkich. Turyści, tam płatne wejście jest i w ogóle. A ta trasa ekstremalna to już są takie trochę pozawalane niektóre. Trzeba się czołgać w ogóle tam kawałek. Tam normalnie grobowce jeszcze są. Coś może nie było czerwonego? Nie, nie.
jest, ciemno jest, ale to nie ten, co nas... No nie zdjęcie z tym, zapewne tak stoi. Zobacz, odstartował. Żyłka mi wypękła w środek. Tak. No. A czwarty? Nie. No, nie, polazłem do łazienki i ciemno było. A ja się tu akurat drapałem tak tutaj i kot mi wyleciał. I się przestraszyłem i...